Niewątpliwie dużym przeżyciem będzie również propozycja suwalskich archeologów i muzealników zarazem. Po 7-letniej przerwie, dzięki unijnemu wsparciu, kolejne pokolenie Suwałczan będzie mogło doskonale się bawić i uczyć. No, przepraszamy bardzo, że tak wyszło, że nie było 7 lat i cieszymy się, że po 7 latach jest. Rzeczywiście tak się złożyło, że ze względów i organizacyjnych, a przede wszystkim finansowych nie byliśmy w stanie przez te ostatnie 7 lat podnieść się, bo tak naprawdę co roku próbowaliśmy. Wsparcie uzyskane z funduszu Interreg Litwa-Polska umożliwiło nie tylko zorganizowanie tegorocznego spotkania, ale też zagwarantowało przyszłoroczną imprezę. Tegoroczne warsztaty archeologii eksperymentalnej 15. Jaćwiejski Festyn Archeologiczny Szwajcaria 2019 są pełne atrakcji, którymi organizatorzy wypełnili aż 2 dni. Warsztaty archeologii eksperymentalnej, tak się to mądrze nazywa, ale w rzeczywistości jest to po prostu znakomita zabawa, przy okazji której poznaje się dawne dzieje, dawną kulturę, dawne rzemiosła. W tym roku tych rzemiosł jest ogrom. Obróbka krzemienia, garncarstwo wraz z wypalaniem naczyń w ziemnym piecu, bursztyniarstwo, obróbka drewna, bębniarstwo, plecionkarstwo, tkactwo, metalurgia, kowalstwo. Nie sposób wszystkich wymienić. Odwiedzający poznają też uzbrojenie, stroje i wyposażenie średniowiecznych wojów, będą mogli postrzelać z łuku czy rzucić oszczepem, ale nie tylko. W pierwszym dniu będzie to pędzenie dziegciu i smoły. I przez cały dzień jakby przygotowuje się te materiały, bo to ten proces długo trwa i potem wczesnym wieczorem ta jama dziegciarska zostanie otwarta, zobaczymy, czy uda się wytworzyć ten dziegieć. Jednocześnie specjalista opowie nam, w jaki sposób to funkcjonowało i do czego służył sam dziegieć, bo w tej chwili go praktycznie rzecz biorąc, poza rzadkimi medycznymi przypadkami, nie używamy. W drugim dniu natomiast będą to pokazy wypału ceramiki w piecu ziemnym, no bo znowu jak się robi naczynia gliniane, każdy będzie mógł zobaczyć, a zresztą część ludzi nawet widziała gdzieś w telewizji, jak to powstaje na kole garncarskim i tak dalej. Natomiast sam proces wypalania naczyń, tak żeby one zachowały swoją trwałość, żeby nie popękały, jest długotrwały i wymaga ogromnej wiedzy. A tutaj specjaliści na naszym placu festynowym właśnie taki proces nam odtworzą i później po otwarciu tego pieca naczynia będą hartowane tak, żeby mogły służyć do normalnych celów kuchennych, tak jak to robiono przez tysiąclecia. Podczas dwudniowej imprezy uczestnicy bliżej poznają też losy wojowniczego ludu, który miał niemały wpływ na dzieje pokaźnej części Europy. Na piątek na godzinę 13 zaplanowano happening o wykupieniu ciała świętego Wojciecha. Wszyscy wiedzą, kim był święty Wojciech, wiedzą, że został zabity przez Prusów, a Jaćwingowie to było jedno z plemion pruskich. Co prawda zupełnie w innej okolicy, na szczęście nasi Jaćwingowie w tym palców nie maczali. Natomiast historia jest ciekawa i myśmy po prostu postanowili przedstawić epizod, co się stało po. Ponieważ to historia bardzo ciekawa i rzeczywiście zwłoki świętego Wojciecha zostały przez króla Bolesława Chrobrego wykupione. W jaki sposób, za jaką cenę, tego już nie zdradzę. Trzeba przyjść na festyn i obejrzeć sobie ten happening, żeby się tego dowiedzieć. Kolejny pokaz niedzielny to turniej wojów o skarb Skomanda. Skomand był wodzem jaćwieskim, udokumentowanym historycznie, z XIII wieku, który został zapisany na kartach historii zarówno Jaćwieży, jak i tutaj z terenów sąsiednich. I właśnie nawiązujemy do tego. Mało tego, swego czasu został odkryty w miejscowości Skomentno skarb różnych ozdób, który w okresie międzywojennym, do którego nawiązujemy. I w tym turnieju główną nagrodą właśnie jest taki zestaw, jest ten skarb Skomanda. Są to przepiękne repliki, oczywiście, broń Boże, nie handlujemy oryginalnymi zabytkami,
ale są to wykonane przez wybitnych specjalistów kopie zabytków znalezionych tutaj u nas w Szurpiłach. To są dokładne, wierne kopie tychże zabytków, wykonane z takich samych materiałów i nadające się do użycia, więc woj, który wygra ten turniej, będzie mógł się wystroić i wyposażyć tak, jak chodził ubrany wojownik z XIII wieku. W tegorocznych warsztatach weźmie udział również pokaźne grono wybitnych naukowców. Udało się zgromadzić przede wszystkim znakomitych specjalistów, znakomitych wykonawców tychże pokazów. Są to archeolodzy, są to naukowcy, nieraz z tytułami profesorskimi, wykładowcy bardzo poważnych uczelni, jak chociażby Uniwersytet w Wilnie. Część z nich to są Litwini, ale mówiący po polsku. Część to oczywiście ekipa polska z różnych ośrodków, głównie z Warszawy, ale nie tylko. Także mamy naprawdę bardzo, bardzo dobrą ekipę ludzi przyzwyczajonych do tego, żeby w sposób przystępny i atrakcyjny opowiadać o najdawniejszych dziejach. Ponieważ tak naprawdę często, kiedy oglądamy gabloty muzealne, to te zabytki mało do nas przemawiają. Nam zależy na tym, żeby je po prostu ożywić, żeby można było zobaczyć, jak one były używane, w jaki sposób je wykonywano, bo czasami to jest znowu wielka zagadka. Po tysiącleciach niektóre zawody, niektóre umiejętności, niektóre rzemiosła już w zasadzie zaginęły. Dopiero teraz zaczynamy odtwarzać te najdawniejsze procesy, jak chociażby łupanie krzemienia i wykonywanie narzędzi krzemiennych. To tysiąclecia doświadczeń, to pierwszy materiał, jakim człowiek się posługiwał, a teraz zupełnie zapomniany i nieznany. Niepowtarzalną atrakcją będzie również możliwość zwiedzenia kurhanowego cmentarzyska Jaćwieskiego w towarzystwie przewodnika. Imprezę zakończy degustacja pieczonego narożnie wieprzka.